Czy to ty wymyśliłaś imię, czy ktoś inny? Ktoś inny wymyślił imię. A kto? Blad. Blad. A lubisz tygryski? Tak. Nasze imię to jest Odris dla tygryska. Uwielbiamy, co jesteśmy tutaj średnio co 2 miesiące w naszym zoo. I tutaj właśnie w tym miejscu najwięcej czasu spędzamy i podziwiamy te piękne tygrysy nasze. A imię wzięło się stąd, od naszej rzeki Odry. I syn na to wpadł faktycznie, że ze względu na to, że często spacerujemy wzdłuż Odry, czy jeździmy na rowerach, no to on powiedział Odra, Odra, no to Odris, 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 dobrze będzie Odris. I tak to się wzięło. Na pewno nie raz je odwiedzimy i czekamy na to. Wpłynęło bowiem 1450 zgłoszeń dokładnie, z których komisja konkursowa stworzyła listę 650 imion. Największą popularnością cieszyły się takie imiona jak Orion, 223 zgłoszenia, Oli, 199 zgłoszeń, Olaf, 181 i Odys, 172 zgłoszenia. W tej sytuacji, przy tak dużej ilości różnego rodzaju pomysłów i zgłoszonych imion, jury konkursowe znalazło własny klucz, według którego dokonało wyboru. Sprawa jest bardzo prosta. Wszystkie imiona Opol, Opole, Opolczyk i tak dalej zostały odrzucone, ponieważ z automatu wszystkie koty, wszystkie tygrysy urodzone u nas w Opolu będą miały tak zwane w statbooku, czyli w księdze rodowodowej międzynarodowej, będą miały z automatu imię Opol i numer Opol 1, Opol 2, Opol 3. Jak będą dalsze tygrysy, to będą 4, 5 i tak dalej. Oby tak było. Więc te imiona i ta nazwa już jest z automatu w statbooku. Stąd w rubryce imię trzeba było wymyśleć coś innego. Wpadliśmy na pomysł, w związku z tym, że jesteśmy ogrodem zoologicznym na wyspie, otoczonym przez Odrę i przez kanał, żeby nazwę wziąć od naszej rzeki. I takie były imiona. I wybraliśmy w tych naszych imionach ten człon związany z opolską rzeką, między innymi opolską Odrą. Laureatką konkursu została pani Joanna Wojdyła za imię Odraj, która otrzymuje całoroczny karnet do zwiedzania Opolskiego Ogrodu Zoologicznego. I dwa pozostałe imiona. Mamy ex aequo, imię Odris, i laureatami zostali pan Paweł Gala i ex aequo pani Alicja Marszołek-Żerek i otrzymują państwo nagrodę w postaci rodzinnego spaceru z indywidualnym oprowadzeniem po polskim ogrodzie. Trzecie imię, które też nawiązuje do rzeki Odry, to jest imię Odrus i laureatką została pani Henryka Mikosza, która również otrzymuje nagrodę w postaci rodzinnego spaceru po ogrodzie. Nasze małe tygrysy rozwijają się bardzo dobrze. Za 2 dni skończą dokładnie 3 miesiące. Wczoraj miały ostatnie, drugie już szczepienie, także za chwilę będziemy mogli je państwu zaprezentować już z bliska pod naszymi szybami. Czekamy jeszcze tylko na efekty tych szczepień, czy nic tam złego się nie stanie. Rozwijają się tak, jak powinny koty w tym wieku. Dokazują bardzo, bawią się cały czas, zaczęły już miesiąc temu jeść mięso, także przyjmują pokarm stały. Oprócz tego jeszcze uzupełniają to karmienie mlekiem własnej matki. Można ich rozróżnić po tym, że jeden ma kropkę na prawej łapie, z przedniej, co nie jest też typowe dla tygrysów, bo zazwyczaj są paski. Drugi ma kropkę na nosie. Ona jest na razie wytarta, coś sobie po prostu zrobił, ma taką rankę, ale też jest dzięki temu łatwiej to zobaczyć. No i trzeci z nich nie ma żadnych znaków szczególnych, ale za to po zachowaniu możemy go odróżnić, ponieważ jest najbardziej wycofany z tej całej trójki. W naturze matka poluje i przygotowuje, a tutaj my przygotowujemy to mięso. I wygląda to w ten sposób, że kiedy podajemy to mięso, matka już te ciekawsze kawałki, mniejsze takie, z którymi sobie poradzą, zostawia dla nich. I one wtedy zawoła je i one przychodzą i zjadają je.